Bezwarunkowa miłość ojcowska. Dawno, dawno temu, na obrzeżach miasta, mieszkał taksówkarz ze swoją córeczką. Jego cały świat kręcił się wokół niej. I choć życie wydawało się czasem trudne czy męczące, taksówkarz nigdy nie tracił nadziei. Nadziei, że pewnego dnia jego córka dorośnie, żyjąc lepiej. Jestem już pełna, tatusiu. Nie chce mi się już jeść. Dobrze, mój aniołku. A teraz pora do łóżka. Tata za chwilę przyjdzie i cię utuli. Dobrze. George, bo tak miał na imię, rzadko zjadał pełny posiłek. Ciężko było mu zarobić nawet na kęs dodatkowej bułki. Minęło 5 lat, odkąd jego żona umarła na skutek śmiertelnej choroby. Wtedy było dobrze. George jeździł własną taksówką. Zarabiał wystarczająco, by utrzymać swoją małą rodzinę. Ale chcąc opłacić leczenie swojej żony, George musiał sprzedać swoją taksówkę. Ale niestety nie ocaliło to jego żony. Mój aniołku, czy chcesz, żeby tata opowiedział ci bajkę? Tak, tatusiu! Dawno, dawno temu, w dalekim królestwie, był sobie król. George jeździł teraz cudzą taksówką i nawet po przepracowaniu tej samej ilości godzin zarabiał niewiele. Proszę bardzo, mój aniołku, płatki z mlekiem. A gdzie twoja herbata, tato? Kochanie, tata nie ma dziś ochoty pić herbaty. Śmiało proszę, zjedz szybciutko. Każdego ranka George podrzucał Sarę do szkoły. Pa, tatusiu! Bądź grzeczna, Saro. Widzimy się po zajęciach. A stamtąd rozpoczynał swój dzień, jeżdżąc nieustannie taksówką po całym mieście. Wielki dzień, mój aniołku. Boję się, tatku. Nie obawiaj się, Saro. Jesteś mądra i odważna jak twoja matka. Pamiętaj, że w szkole średniej kształtuje się nasza osobowość. Jesteś ciastem. Wybierz formę, w której chciałabyś kiedyś zobaczyć siebie. Tak, tatku. Tego dnia, gdy George wyrzucił Sarę pod jej nową szkołą, jego serce wypełniło poczucie dumy. Był dumny ze swojej córki. Wiedział, że jego żona również. Ale w głębi duszy taksówkarz wiedział też, że życie stanie się trudniejsze niż kiedykolwiek. Tato, muszę kupić te książki do szkoły. Czy nie ma ich przypadkiem w szkolnej bibliotece? Nie. Dobrze, daj mi listę. 200 zł. Kartą czy gotówką? Zapomniałem wziąć portfel. Przepraszam. Dostaniesz 75 zł na zegarek. Nic więcej. Błagam, potrzebuję 200 zł. 200 zł? Chyba postradałeś rozum. 75 zł. Bierz albo wynocha. To ja je wezmę. Zaraz. Myślisz, że mógłbym coś dostać za ten łańcuch? Jest stary, ale zrobiony ze złota. Dam ci 200 zł za jedno i drugie. George wstrzymał oddech, gdy kiwnął głową. Łańcuch był prezentem od jego żony. Dziękuję. Oprocentowanie miesięczne 12% zgodnie z umową. Podpisz tutaj i tutaj. Tatuś! Mój aniołek. Proszę, oto książki. Ach, dziękuję, tatusiu. Jesteś najlepszy. Od tamtej nocy minęło kilka dni. George zaczął pracować na dłuższe zmiany, ale szkolne wydatki Sary wciąż rosły. Przepraszam, ile kosztuje hot dog? 1,50 zł. Poproszę jednego. Umieram z głodu. Halo? Tak, mój aniołku? Tato,
Jestem bardzo głodna. Mógłbyś mi może coś kupić po drodze? Nie jadłaś obiadu? Nie smakował mi. Wyrzuciłam go do kosza, ale pozbywałam naczynia. Proszę, możesz mi coś przynieść? Tak, oczywiście. Co powiesz na hot doga? Pychota. Tato, jesteś najlepszy. Czy mógłbyś mi go zapakować? To była jedna z kilku nocy, podczas której George spał z pustym żołądkiem, ale nie przeszkadzało mu to. Dla niego szczęście córki było najważniejsze. Teraz, gdy George pracował w pocie czoła, Sara zaczęła odkrywać nowy świat wśród przyjaciół. Ten lakier do paznokci jest świetny, Sasza. Lepszy niż mój. A nie mówiłam? Mój ojciec dostał je z Hongkongu. Edycja limitowana. Wow, uwielbiam Hongkong. A właśnie planujemy się tam wybrać w te wakacje. Jesteś dzisiaj wyjątkowo cicha, Saro. Po prostu was słucham. Wiesz co? Masz ładne paznokcie. A dlaczego nie malujesz ich lakierem? Ja nie maluję ich do szkoły, ale mam naprawdę sporą kolekcję, wiecie? Powinnaś je jednak malować do szkoły. Jesteś naszą przyjaciółką, pamiętasz? Jak się miewa mój aniołek? Tato, wszystkie moje przyjaciółki mają lakier, taki do paznokci. Ja też chcę taki. Pewnie. Kupię ci jutro w jakimś sklepie. Nie, tato! Nie z lokalnego sklepu! Potrzebuję markowego! Właśnie takiego, jaki nosi Sasza i Susan. Ale Saro... Tato, proszę! No nie wiem, ale... Ale chcę go! Miłego dnia, mój aniołku! Hej, Sasza! Patrz na to! A, ładny kolor, mała! Wow, ładny kolor, mała! Ej, a kim jest ten człowiek, który cię codziennie podrzuca do szkoły? On? On jest moim taksówkarzem. Zbieramy się, robaczki. Dzwonek dzwoni. Tylko ludzie, których kochasz najbardziej, mogą ukłuć cię zarówno w serce, jak i w oczy. Tego dnia George kierował taksówką z ciężkim sercem. Przez całe życie dla świata był taksówkarzem, ale dla Sary był ojcem. Wszystko się zmieniło w ciągu jednego dnia. Tato, tu jest w porządku, możesz mnie wyrzucić. Nie musisz jechać ze mną aż do bramy. Na pewno? Zawsze zostawiałem cię przy bramie, odkąd byłaś mała. Proszę, tato. Zgoda. Gdybyśmy tylko wiedzieli, co wtedy czuł George. Wiedział on, co to ból. George wiedział, że jego córka była zakłopotana jego zawodem, ale jako kochający ojciec po prostu zbył to uczucie. Mijały kolejne dni, a niegdyś niewinna i urocza Sara stała się teraz wyniosła i arogancka. Będzie wycieczka szkolna, na którą wszyscy jadą w następny piątek. Ja też bym chciała. Pewnie. Dokąd? Fort Lauderdale. Co? 250 zł, ale w tym jest pobyt, przelot, no i wyżywienie. 250? Tak. Czy jest to coś, czego nie możesz pominąć? Oczywiście, że nie. O czym ty w ogóle mówisz? Musisz płacić pieniądze najpóźniej dzień przed. Dobranoc, tato. Jesteś najlepszy. Dobranoc. Co to jest? Moja obrączka. 200 zł i ani grosza więcej. Potrzebuję 300 zł. Nie da rady. Wybacz. Błagam cię. W razie potrzeby weź większy procent. Ale chcę 300 zł. Lubię zdesperowanych gości. To dobre dla mojej firmy. Podpisz tutaj i tutaj. Proszę, 250 zł na podróż, a te dodatkowe 50 zł trzymaj przy sobie. Nie używaj ich, chyba że będzie to naprawdę konieczne. Okej. Dobrze, torbę masz już spakowaną. Przygotowałem ci tosty na podróż.
Na moją podróż? Tato, przecież ja lecę samolotem! Nie zabiera się wtedy jedzenia z domu. Linie lotnicze zapewniają to. O, racja. Mój błąd. Kocham cię, tatusiu. Uważaj na siebie, Aniele. A tutaj proszę mój telefon. Miej go przy sobie. Zadzwonię, gdy będę mógł. To jest stary telefon, tato. Nie wezmę go, bo będą się śmiali. Wiesz co? Powiem, że zapomniałam telefonu z domu albo coś. Dobrze. George podrzucił córkę na lotnisko. Nie mógł jej powiedzieć, jak bardzo martwił się o swojego małego aniołka. Po prostu się z nią pożegnał i życzył szczęśliwej podróży. O, Reddy! W końcu uda nam się wylecieć z tego miasta! Wiem, będzie super. A gdzie jest Sasza? Spóźnia się, ale nie martw się. Chodź, ustawimy się już w kolejce z biletami. Co jest? Ja nie mogę znaleźć mojego biletu. Co? Przecież miałam je w torebce. Może gdzieś mi wypadły? Saro, nie możesz wejść na pokład bez biletu. O, Rety! Poszukaj dokładnie. Tymczasem George właśnie wjechał do miasta z ciężkim sercem. Kiedy odwrócił się w kierunku siedzenia pasażera, zobaczył bilet lotniczy Sary. O, Rety! Mój aniołek zostawił tu swój bilet. Jej samolot odlatuje za godzinę, a ja jestem za daleko od lotniska. Ach, jeszcze te korki. Ale George nie chciałby, córka przegapiła swój lot. Zdeterminowany jak zawsze, zawrócił taksówkę i pospieszył w kierunku lotniska. George omijał korek drogą na skróty i szybkimi trasami, by w końcu dotrzeć na lotnisko. Ale gdy zbliżał się do bramy, nadjechała z boku inna taksówka i zderzyła się z nim. W okolicy zebrała się policja i tłum. Sasza? Gdzie cię wywiało? Przepraszam za spóźnienie. Sara, to ten twój kierowca. To on przed chwilą miał wypadek na zewnątrz. Co? Sara wybiegła na zewnątrz lotniska. Przedzierając się przez tłum, zobaczyła swojego ojca w taksówce z rozbitą przednią szybą i ciężko oddychającego. Aniołku, zapomniałaś swojego biletu. Łzy napłynęły do oczu Sary, a serce wypełniła miłość i wdzięczność. Od razu przytuliła ojca. Przepraszam cię, tato. Jest mi tak bardzo przykro. Kocham cię, tato. Tato, przepraszam, że byłam taką złą córką. Nie jesteś zła, Saro. Jesteś najlepsza. Sara, kierowca przywiózł ci bilet? W tym momencie Sara odwróciła się do swoich przyjaciół. To nie jest mój kierowca. On jest moim tatą i jestem z niego dumna. Oto historia córki i bezwarunkowej miłości jej ojca. Wiecie, jest wiele opowieści o matczynej miłości, ale miłość ojca jest równie bezwarunkowa jak miłość matki. Po prostu nie wszyscy tatusiowie potrafią wyrazić ją tak samo, jak robią to mamy. Zatem, drogie dzieci, warto spróbować ich zrozumieć, będąc dla nich miłym i wdzięcznym. Zawsze!